Witam serdecznie, zapraszam dzisiaj na pyszną, młodą kapustę z pieczarkami. Zapewniam, że młoda kapusta z pieczareczkami jest bardzo smaczna i nie wymaga jakichś specjalnych dodatków typu mięsko, wędzonka. Podstawowe składniki to oczywiście kapusta, przyprawy naturalne, troszeczkę, kilka gałązek tymianku albo bazylii, jeśli wolicie. Troszeczkę szczypiorku, oczywiście jeśli nie macie, wystarczy cebulka, jeden pazurek czosnku, sól, pieprz, 6-7 pieczarek, 2-3 łyżki płatków owsianych opłukanych pod bieżącą wodą do zagęszczenia kapusty. Bardzo zdrowy dodatek, a jednocześnie bardzo ładnie nam zagęści sos, który powstanie w przygotowaniu kapusty. Pierwsze liście z kapusty trzeba usunąć. Ja już to zrobiłam, bo na nich z reguły jest sporo nawozu, więc lepiej z nich zrezygnować. Kapustę dzielimy zazwyczaj na 4 części i kroimy drobniutko. Mniej więcej taką kosteczkę, ale można oczywiście i grubiej. Głąba z młodej kapusty nie musimy usuwać, można go bardzo drobniutko pokroić i również jest bardzo smaczny. Szatkujemy także pieczarki na taką kostkę, jaka nam najbardziej odpowiada. U mnie to będzie taka średnia kosteczka, nie za drobno, ponieważ chciałabym widzieć w kapuście części pieczarek. Teraz jeszcze posiekam cebulkę na drobniutko. Kapustę porządnie płuczę pod bieżącą wodą. Dodatkowo jeszcze kapustę przelewam wrzątkiem. Będę miała pewność, że sporo chemii z niej zmyję. Kapustę wrzucam do sporego garnka. Kapusta zaraz po ugotowaniu zmniejszy swoją objętość i to chyba nawet trzykrotnie. Do kapusty wlewam około 0,5 litra wody. Nie trzeba lać za dużo wody do kapusty, będziemy mieć za dużo soku. A chodzi o to, żeby kapusta miała taką fajną, zwartą konsystencję bez nadmiaru płynu. Kapustę wstawiłam na płomień. Teraz będę doprowadzała ją do wrzenia. W międzyczasie dodam jeden, maksymalnie dwa nieduże liście laurowe, 3-4 ziarenka ziela angielskiego. Dodam około niedużej łyżeczki soli, to jest taka płaska łyżeczka od herbaty. Resztę przypraw w trakcie gotowania teraz nakrywam pokrywą. I czekam, aż kapusta zacznie się gotować, wówczas przykręcę płomień. Na drugim palniku podgrzewam patelnię. Wlewam około jednej, maksymalnie dwóch łyżek oleju. Młoda kapusta bardzo szybciutko się gotuje, dlatego już zaczynam podsmażać cebulkę. Jeżeli nie lubicie oleju, możecie to zrobić na klarowanym maśle. Zaraz na początku ją troszeczkę osolę, wówczas cebulka się nie przypala. Do zeszklonej cebulki dodaję pieczarki. Również posiekany tymianek. Wcieram jeden ząbek czosnku. Dodam także jedną łyżeczkę ziół prowansalskich. W międzyczasie spróbuję
Dodaję podsmażone pieczarki, podsmażałam je około minutki. Kapusta na miękkość już jest prawie dobra. Lubię smaki słodko-kwaśne, więc dodaję jeszcze troszeczkę brązowego cukru, około 2 łyżeczek. Próbuję na smak, w razie potrzeby dodaję jeszcze soli i cukru. Dla ostrości dodam szczyptę ostrej papryki, ale oczywiście możecie dodać czarnego pieprzu. Dodaję jeszcze około 2-3 łyżek octu jabłkowego. Kapusta bardzo lubi kwaskowość i dlatego dobrze jest dodać właśnie ocet owocowy albo ocet winny lub ocet balsamiczny. Wszystko dokładnie wymieszam, znowu spróbuję. Daję na sam koniec płatki owsiane, które namiękły. Teraz w garnku w gotowanej wodzie zwiększą swoją objętość i tak uzyskamy zagęszczenie kapusty. Gotuję jeszcze około minuty. Bardzo szybkie danie i bardzo pyszne, z prostymi składnikami jak pieczarki, zioła i przyprawy, które najbardziej lubimy. Oczywiście polecam te naturalne zioła, sól i pieprz. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne przepisy.